Trener Marcin Markuszewski, trenerze, początek spotkania dobry, można powiedzieć. Druga część niekoniecznie. Co tutaj nie zagrało na gorąco? No mecz zdecydowanie zbyt spokojny. Do takich na pewno nie przyzwyczailiśmy i to we własnej hali i to najbardziej boli. Co nie zagrało? Brak wyjścia do jednego zawodnika tak naprawdę, bo na to się nastawialiśmy, że Szymon będzie nam na pewno tutaj z bardzo daleka rzucał. I nagle się okazało, że nie wiemy jak, nie wiemy gdzie do niego wyjść. No. Także na pewno tutaj to założenie przedmeczowe nie zostało spełnione. Parę błędów też dołożyliśmy, no ale błędy zawsze się zdarzają, zawsze będą się zdarzały. Jest to gra błędów i na pewno kto ich mniej popełni, wygrywa spotkanie. Ale ja myślę, że tutaj przede wszystkim taki jeden podstawowy główny błąd. Teraz pytanie odnośnie przyszłości. Za tydzień tutaj kolejne spotkanie, ważne spotkanie z Gwardią Opole. Każde spotkanie jest dla nas bardzo ważne i tutaj czy gramy z mocniejszym przeciwnikiem, czy z teoretycznie troszeczkę słabszym, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. My musimy pokazać charakter, pokazać walkę, pokazać swój styl gry. Dzisiaj mówię, no tego czegoś gdzieś tam na pewno w obronie mi zabrakło. Jeszcze zapytam o ten aspekt pozasportowy, nowa hala, dużo ludzi. Czy to też napawa optymizmem w kontekście kolejnych spotkań? Zdecydowanie tak, no atmosfera była niesamowita, jeżeli na podobnym poziomie gdzieś będziemy mieli tutaj kibiców w hali, no to będzie rzecz rewelacyjna.